Kryminalna Skandynawia. Ten podcast zawiera opisy brutalnych przestępstw i może nie być odpowiedni dla małoletnich słuchaczy. Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją poprzedniego. Jeśli jeszcze nie wysłuchaliście części pierwszej, polecam właśnie od niej zacząć. Miłego słuchania. Jest grudzień 1991 roku. Sztokholm przygotowuje się do przerwy świątecznej. Od ostatniego ataku Lasermannen, czyli mężczyzny z laserem, minęło kilka tygodni. Mimo iż ataki zdały się ustać, strach, jaki panuje w stolicy, jest bardzo odczuwalny. Na policję nadal dzwonią zaniepokojeni ludzie. Napływ informacji jest ogromny. Zarówno o widzianej przez świadków wiązce lasera, jak i o osobach, które są bardzo podobne do portretu pamięciowego. Śledczy, mimo wielkiego zaangażowania, nie mają niestety żadnych fizycznych dowodów, które pomogłyby złapać napastnika strzelającego do cudzoziemców w Sztokholmie. Mimo to podążają za każdą otrzymaną od społeczeństwa wskazówką, by w ten sposób spróbować rozszyfrować sprawcę ataku. Wszystko zaczęło się 3 sierpnia 1991 roku przy stacji metra Jadet. Postrzelony w biodro Dawid Gebremariam nie doznał większych obrażeń. Po kilku dniach został wypuszczony ze szpitala. Nadal jednak obawia się o swoje życie. 21 października, 8 tygodni po pierwszym ataku, Sharam Khosravi, wracając z sali gimnastycznej do akademika, został postrzelony w twarz. Lekarze usunęli fragmenty kuli i Sharam po pewnym czasie wrócił do zdrowia. 27 października, tydzień po ataku na Shahrama, postrzelony Grek Dimitrios Karamalegos sam zgłasza się na policję. Mimo że kula utkwiła w jego brzuchu, a on sam odmówił operacji, mężczyzna wrócił do pełni sił. Zaledwie kilka dni po postrzeleniu Greka, napastnik uderza ponownie. 1 listopada poważnie raniony brazylijski muzyk Heberson da Costa zostaje przewieziony do szpitala. Powrót do zdrowia okazał się bardzo długim procesem. Tydzień później Lasermannen śmiertelnie rani Jimmy'ego Rainbar, pochodzącego z Iranu. Od tego tragicznego ataku minęło już kilka tygodni. Wygląda na to, że mężczyzna z laserem wypełnił swoją misję. Erik Bonkem przybył do Szwecji ze swoimi rodzicami w roku 1973 z Chile. Erik miał wtedy 16 lat. W roku 1992 Erik kontynuował naukę po studiach, by w przyszłości zostać naukowcem w dziedzinie nowotworu. Jest noc z środy na czwartek, 22 na 23 stycznia 1992 roku. Tuż przed północą policja w Uppsala, 70 km na północ od Sztokholmu, otrzymuje zgłoszenie o rannym mężczyźnie, który potrzebuje natychmiastowej pomocy. Na ulicę Studentwagen 4 przybywają zarówno ambulans, jak i kilka patroli policyjnych. Postrzelony mężczyzna jest przytomny i tak szybko jak to możliwe zostaje przetransportowany do szpitala akademickiego w Uppsala. Policyjne psy nie podjęły tropu. Napastnik zniknął bez śladu. Erik Bonkem został postrzelony w lewy policzek. Kula utknęła w szyi mężczyzny, jednak jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Policji udało się uzyskać informacje od świadków zdarzenia. Mężczyzna, który dopuścił się ataku, miał na sobie jasną kurtkę, ciemne, krótkie włosy. Chwilę po ataku widziano również biały, mały samochód, szybko opuszczający miejsce zdarzenia. Policja w Uppsala przesłuchała Erika. Mężczyzna nie ma wrogów i nie ma pojęcia, kto mógłby chcieć go skrzywdzić. Wieczorem 22 stycznia 1992 roku Erik wraz ze swoją partnerką Ulriką wracali z kolacji u znajomych. Żadne z nich nie słyszało kroku mężczyzny, który pojawił się znikąd i jeszcze szybciej zniknął. Erik Ponkem został postrzelony z rewolweru. Napastnikiem była osoba o ciemnych włosach, dlatego policjanci od razu odrzucili teorię, że ten atak miał coś wspólnego z człowiekiem z laserem, grasującym kilka miesięcy wcześniej w Sztokholmie. Śledztwo w pierwszej fazie skupia się na ofierze i jego życiu. Być może tam znajduje się odpowiedź na pytania, kto i dlaczego strzelał do Erika. Tego samego dnia, w którym doszło do ataku na Erika w Uppsala, to jest 23 stycznia 1992 roku, po godzinie 13, policja w Sztokholmie otrzymuje wezwanie na ulicę Brandkyrkogatan, gdzie świadkowie słyszeli strzały. Postrzelony mężczyzna ukrył się w pobliskim butiku. Na miejsce zostają wysłane patrole policji oraz ambulans. Charles de la Cama, pochodzący z Zimbabwe, został postrzelony w okolice klatki piersiowej. Z zeznań świadków wynika, że napastnik podjechał białym samochodem, zatrzymał się i przez uchylone drzwi oddał 4 strzały w stronę Charlesa. 3 okazały się niecelne. Charles trafił do szpitala, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. I tym razem nie powiązano ataku z człowiekiem z laserem. Broń, której użył napastnik, to rewolwer, dlatego śledczy założyli, że atak był porachunkami gangsterskimi. Zarządzono przeszukanie w domu Charlesa, a sprawę prowadzono jako próbę zabójstwa. Jest godzina 19:15. Zaledwie 6 godzin po ataku na Charlesa policja ponownie otrzymuje telefony o kolejnej strzelaninie. Tym razem na ulicy Rieringsgatan w dzielnicy Norrmalm. Zamaskowany mężczyzna wtargnął do lokalu Stowarzyszenia Somalijskiego i oddał 4 strzały. W lokalu znajdowały się 4 osoby: Ali, Farah, Ahmed i Muse. Zarówno Ali, jak i Farah zostali postrzeleni w głowę. I tym razem świadkowie widzieli, że napastnik uciekał z miejsca ataku małym białym samochodem. Na miejscu zdarzenia odnaleziono niewielkie kawałki nylonu oraz kilka kul. Jeden ze świadków z Brandkyrkogatan zanotował numer rejestracyjny Nissana Micra, z którym niemal zderzył się, gdy ten opuszczał miejsce ataku na Charlesa. Świadek nie miał pojęcia, że mija właśnie sprawcę strzelaniny, jednak fakt, że kierowca miał na sobie kominiarkę, sprawił, że mężczyzna stał się podejrzliwy i zanotował numer rejestracyjny. Jeszcze tego samego wieczoru śledczy decydują się wypuścić tą informację do wieczornego wydania wiadomości. Właściciel tablic rejestracyjnych o mało nie dostał zawału. Po zejściu do garażu zauważył, że jego tablice rejestracyjne zostały skradzione. Natychmiast zawiadomił policję. Na miejsce przyjechali technicy kryminalni. Oględziny białego Forda Escorta, z którego skradziono tablice, niestety nie przyniosły rezultatu.
Złodziej z pewnością miał na sobie rękawiczki. Podczas gdy policjanci zbierają informacje od świadków wydarzeń, śledczy starają się zrozumieć, co się dzieje. Z analizy pocisków wynika, że we wszystkich trzech strzelaninach użyto tej samej broni, rewolweru kaliber 38. Kule są uszkodzone w charakterystyczny sposób, co potwierdza, że zostały wystrzelone z tej samej broni. Z zeznań świadków wynika, że sprawcą napadów był mężczyzna o ciemnych włosach, mierzący około 180 cm wzrostu. Napastnik był zamaskowany, dlatego dokładniejszy opis nie był możliwy. Czy możliwe jest, że mężczyzna z laserem aż tak zmienił swój wygląd i sposób działania? Czy może jest to inny napastnik, który poszedł w ślady mężczyzny z laserem? Hamid, właściciel jednego ze sklepów w Uppsala, kontaktuje się z policją. 22 stycznia, zaledwie godzinę przed atakiem na Erika, Hamid uciekł przed prawdopodobnym atakiem. Jak opowiada, po godzinie 22 zamknął swój sklepik i ruszył w stronę samochodu zaparkowanego w garażu na 10 piętrze. W pewnym momencie minął się z mężczyzną, który zatrzymał się i przyglądał Hamidowi, jednocześnie sięgając ręką do prawej kieszeni. Hamid nie zastanawiał się długo, zaczął uciekać. Mężczyzna podążył za nim. Widząc, że Hamid wbiega do garażu, podejrzany wsiadł do białego auta Nissan Micra i wjechał nim do owego garażu. Hamid ostatkiem sił dobiegł do swojego pojazdu. Ruszył z piskiem opon i niemal zderzył się z Nissanem Micra. W ostatniej chwili odbił w prawo i dodał gazu. Według Hamida mężczyzna był wysoki, miał ciemne włosy i ciemne oczy. Ta informacja utwierdza śledczych w przekonaniu, że atak na Erika był przypadkowy. Wygląda na to, że mężczyzna z laserem zmienił wygląd i sposób działania. Bardzo możliwe, że śledząc wiadomości zdał sobie sprawę, że pozostawione łuski mogą doprowadzić policję na jego trop. Posługując się rewolwerem, ma pewność, że żadna z łusek nie zostanie odnaleziona. Jest 28 stycznia 1992 roku. Okolice metra Hagestiensåsen. Posterunkowi Lars i Jürgen zostali wezwani do kiosku przy stacji metra. Dwóch pracowników pobliskiej budowy wezwało policję po tym, jak widzieli podejrzanego mężczyznę. Lars i Jürgen przesłuchują świadków. Według ich zeznań mężczyzna podjechał rowerem pod kiosk, założył kominiarkę, po czym wszedł do środka. Kilka sekund później wyszedł z lokalu i w pośpiechu opuścił miejsce na swoim rowerze. Świadkowie pobiegli do kiosku, myśląc, że właśnie widzieli napad rabunkowy. Za kasą stała na ul. Dziewczyna nie zauważyła mężczyzny w kominiarce. Prawdopodobnie wszedł do kiosku w momencie, gdy ta wykładała gazety. Nic złego się jednak nie stało. Mężczyzna, zdaje się, zmienił zdanie. Policjanci Lars i Jürgen wysłuchali zeznań. Po powrocie na posterunek zdecydowali, że zdarzenie to było niewarte spisania nawet notatki. Tego samego dnia, około godziny 16, w północnej części Sztokholmu, przy stacji kolejki Djursholms Ösby, doszło do kolejnej strzelaniny. Napastnik wtargnął do pobliskiego baru szybkiej obsługi i oddał kilka strzałów w stronę sprzedawcy pochodzenia tureckiego. Isa Aybar starał się osłonić twarz rękoma, co okazało się uratować mu życie.
Isa zdołał zadzwonić na policję, jednak zanim zdążył powiedzieć, co się wydarzyło, stracił przytomność. Kobieta czekająca na kolejkę usłyszała strzały i pobiegła w stronę baru. Gdy zobaczyła sprzedawcę leżącego w kałuży krwi, natychmiast zawiadomiła policję. Policja przybywa na miejsce. Ambulans zajmuje się już rannym. Świadkowie zeznają, że sprawca uciekł z miejsca na rowerze. Ubrany był w jasno-niebieską kurtkę i dżinsy. Kilka patroli zostaje wysłanych po okolicy w poszukiwaniu mężczyzny na rowerze. W tym samym czasie Isa Aybar zostaje przewieziony do szpitala. Starania policji nie przynoszą efektu. Sprawca zdążył uciec z miejsca ataku. Zaledwie dwa dni później, to jest 30 stycznia 1992 roku, właściciel kiosku przy stacji metra Hagestensosen, Hassan Zatara, zostaje brutalnie zaatakowany przez zamaskowanego mężczyznę. Napastnik wszedł do kiosku i bez wahania oddał 4 strzały w stronę Hassana. Jeden z nich trafił mężczyznę w głowę. Policja została zawiadomiona o godzinie 14:25. W ciągu zaledwie kilku minut na miejscu było 10 radiowozów. Psy policyjne podjęły trop, który urwał się w okolicy Loterii Wegen, gdzie sprawca najprawdopodobniej zaparkował swój samochód. Technicy kryminalni dokładnie przeszukali kiosk Hassana. Odnaleziono kule oraz kawałki nylonu. Hassan Zatara spędzi w szpitalu jeszcze wiele miesięcy. Cudem przeżył atak, jednak skutki będzie odczuwał do końca życia. Hassan stracił mowę, a prawa strona jego ciała została całkowicie sparaliżowana. Panowało ogólne zamieszanie. Policja szukała mężczyzny z laserem. Policjanci udzielali wywiadów. Odbywały się demonstracje. Ale policja nic nie miała. Śledziłem wiadomości telewizyjne, więc byłem na bieżąco. Cały czas poszukiwano mężczyzny z laserem. Musiałem przedsięwziąć pewne środki bezpieczeństwa. Pomyślałem, że niewykluczone, że mają swoich ludzi w akademikach. Budynków, w których przebywali studenci, nie było w Sztokholmie aż tak wiele. Może z 50. Na miejscu policji obstawiłbym wszystkie. Dałbym 2-3 policjantów na każdy. Przecież ofiarami wielu moich ataków byli właśnie studenci. W tamtych dniach dużo o tym myślałem, co wpłynęło na mniejszą częstotliwość napadów. Uznałem, że muszę być ostrożny. Do tej pory wybierałem ofiary całkowicie przypadkowo. Jeśli chodzi o kiosk przy zejściu do metra Hagestensosen, wiedziałem, że prowadzi go jakiś Turek, czy może Grek. Kilka lat mieszkałem w pobliżu. Znałem faceta. Kiedy jednak się tam zjawiłem, jego tam nie było. Była za to jakaś kobieta, może dziewczyna, też cudzoziemka. Nie chciałem, żeby coś jej się stało. Dzieci są niewinne. Młode dziewczyny też. Nie mogłem jej zabić, chociaż pewnie byłoby to dość łatwe. Pojechałem więc do Duchems ÖSB. Znałem to miejsce z okien pociągu. Wiedziałem, że jest obok stacji bar i że prowadzi go imigrant. Nie musiałem długo szukać. Byłem też pewien, że będzie sam. I rzeczywiście był. Przyjechałem na rowerze. Zamaskowany, wszedłem z bronią gotową do użycia. Oddałem kilka strzałów. Wszystko odbyło się bardzo szybko, ale nie bez problemów. Facet zaczął stawiać opór. Krzyczał. Po oddaniu strzałów natychmiast wybiegłem. Policja przyjechała szybko. Słyszałem syreny, ale wtedy byłem już pewnie dobry kilometr od tego miejsca. To, co zrobiłem, nie było humanitarne. Ale czy ma to jakieś znaczenie? Nowi demokraci też mówią, że imigrantów należy wyrzucić ze Szwecji. Tego samego zdania są naziści. Prawdę mówiąc, nie bardzo lubię nazistów. Nie mam z nimi wiele wspólnego.
Co innego nowa demokracja. Głosząc hasła Szwecja dla Szwedów, szybko zdobyli 10% głosów. Ich apele były odpowiedzią na moje działania. Ajber został poważnie ranny. Pomyślałem, że może pora przestać. Sytuacja jest bardzo napięta. Śledczy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z tego typu seryjnymi atakami. Pogoń za mężczyzną z laserem pochłania ogromne środki, jednak nie przynosi rezultatu. Policja jest pod ogromną presją. Premier Szwecji wygłasza mowę do narodu, co zdarza się bardzo rzadko. Minister sprawiedliwości zapewnia, że policja otrzyma wszelkie potrzebne środki, by złapać terrorystę. 21 lutego 1992 roku odbył się strajk imigrantów. Na godzinę zaprzestano pracy zarówno w fabrykach takich jak Saab oraz Scania, ale i również na stoiskach targowych. Demonstracje przeciwko rasizmowi stają się coraz częstsze i na większą skalę. Z grupy, która intensywnie starała się rozwiązać zagadkę zabójstwa premiera Szwecji, oddelegowano 10 osób, by pomogły w pogoni za człowiekiem z laserem. Ich zadaniem było sprawdzenie wszystkich białych samochodów marki Nissan model Micra. W całej Szwecji takich pojazdów było około 12 tysięcy. W pierwszej kolejności skupiono się na autach zarejestrowanych na terenie Sztokholmu i Uppsala. Jeden po drugim sprawdzano właścicieli Nissanów, również firmy wynajmujące owy model samochodu. Praca ta wymagała ogromnych środków. W samym Sztokholmie takich samochodów było ponad 3000. Listy właścicieli samochodów otrzymano z Urzędu do Spraw Komunikacji. Kontaktowano się z każdym właścicielem telefonicznie lub listownie i proszono o przybycie na komendę. Technicy kryminalni byli niemal przekonani o tym, że rewolwer, którego używa sprawca, był w jakiś sposób uszkodzony. Odnalezione kule miały charakterystyczne ślady. To, że ofiary mężczyzny z laserem żyją, potwierdzają tylko tę teorię. Przy strzałach z tej broni i tak bliskiej odległości nie powinno być szans na przeżycie. Po sprawdzeniu ponad 500 samochodów policjanci trafiają na interesujący trop. W jednej z wypożyczalni samochodów w Frueningen został wypożyczony owy samochód pomiędzy 21 a 24 stycznia. W roli przypomnienia 22 stycznia został postrzelony Erik w Uppsala, a 23 doszło do 2 ataków w Sztokholmie. We wszystkich 3 przypadkach widziano białego Nissana Micra. Mężczyzna, który wypożyczył białego Nissana, nazywa się Jon Ausonius. Policjanci otrzymali zarówno adres mężczyzny, jak i numer telefonu. Właściciel wypożyczalni wspomniał, że Jon Ausonius był bardzo eleganckim dżentelmenem. Wyglądał jak dyrektor banku. Wypożyczył samochód z limitem 10 mil, czyli 100 kilometrów, i według miernika przejechał tylko 16 kilometrów. Ten dystans nie jest jednak wystarczający, by pojechać do Uppsala i z powrotem. Aby tego dokonać, trzeba pokonać co najmniej 140 kilometrów. Mimo to śledczy postanawiają przyjrzeć się Jonowi. Istnieje bowiem możliwość, że miernik został zmanipulowany, aby zmylić policję. Pytanie brzmi, jeśli Jon jest sprawcą, dlaczego wynajął samochód na własne nazwisko? Jest 25 lutego 1992 roku.
Śledczy podejmują próbę kontaktu z Jonem, który wypożyczał Nissana. Numer telefonu okazuje się należeć do kobiety zamieszkałej na Södermalm, która nie znała Jona. Po sprawdzeniu w spisie telefonicznym okazało się, że mężczyzna nie posiada telefonu. Adres, który podał wypożyczając samochód, również był fałszywy. To wzbudziło ciekawość śledczych. Po sprawdzeniu Jona Ausoniusa w rejestrze przestępców okazało się, że lista popełnionych przez mężczyznę przestępstw jest bardzo długa. Jon został skazany za m.in. pobicie, oszustwa oraz defraudację. Śledczy odnaleźli skrzynkę pocztową, którą wynajął Jon Ausonius. Wysłano do niego list z prośbą o pilny kontakt z policją. Jest 6 marca 1992 roku. Śledczy otrzymali anonimową wiadomość, w której świadek wspomina o Annie Anderson, która posiada samochód marki Nissan i jest bardzo podobna do portretu pamięciowego. Stefan Bergqvist, jeden ze śledczych prowadzących tą sprawę, znał Annę Anderson. Kilka lat wcześniej spotkał ją podczas rozprawy sądowej. Anna była transseksualistką. Przed operacją zmiany płci mieszkała wraz z żoną i dziećmi kilkaset kilometrów od Sztokholmu. Anderson otwarcie wyrażała nienawiść do imigrantów. Rozprawa, na której Stefan spotkał Annę, dotyczyła dotkliwego pobicia kobiety przez cudzoziemca. Anna Anderson pracowała jako prostytutka na słynnej ulicy Malmskillnadsgatan, a napastnikiem był jeden z jej klientów. Postanowiono obserwować Annę Anderson. Tydzień po rozpoczęciu obserwacji kobieta sprzedała swój samochód Nissan Micra. Na policję zgłosił się również świadek, który twierdził, że w dniu napadu na Stowarzyszenie Somalijczyków widział Annę w pobliżu. 20 marca 1992 roku informacje o podejrzeniach w stosunku do Anny Anderson obiegły media. Nagłówki typu "Mężczyzna z laserem jest kobietą" widniały w każdych wiadomościach. Przerwano obserwację i zabrano Annę Anderson na przesłuchanie. Kobieta uskarżała się, że policja zniszczyła jej życie poprzez oskarżenia. Dziennikarze oblegają jej mieszkanie. Kobieta przedstawiła alibi na dni ataków. Powodem, dla którego sprzedała samochód, był wypadek, jaki miała niedawno. Okazało się, że Anna Anderson była niewinna. Na kolejnym spotkaniu jeden z policjantów wraca do Jona Ausoniusa, który mimo trzykrotnego wezwania nie zgłosił się na policję. Postanowiono przyjrzeć się mężczyźnie. Jest kwiecień 1992 roku. Odnalezienie Ausoniusa nie było prostym zadaniem. Po skontaktowaniu się z jego matką, śledczy dowiadują się, że Jon nie miał z nią kontaktu od 3 lat. Okazuje się również, że Ausonius był jednym z podejrzanych w sprawie zabójstwa premiera Szwecji Olafa Palme. Jon Ausonius był pracownikiem kina, blisko którego zamordowano premiera. Zebrany materiał na jego temat był dość spory. Odrzucono go wtedy szybko z listy podejrzanych z racji tego, że w dniu zabójstwa Olafa Palme Jon Ausonius przebywał w zakładzie karnym. Dzięki materiałom, które zebrano na temat Jona Ausoniusa, uzyskano numery telefonu i adresy do jego znajomych. Po skontaktowaniu się z nimi,
śledczy dowiedzieli się, że Jon był fanatykiem filmowym. Nosił markowe ubrania i miał postawę dyrektora. Był bardzo eleganckim mężczyzną z drogimi przyzwyczajeniami. Prokuratura wystawiła nakaz przeszukania skrytki pocztowej Jona Ausoniusa. Po jej otwarciu odnaleziono wezwania na policję, które wysłano kilka tygodni wcześniej. Jon nie otwierał skrzynki niemal od 2 miesięcy. Jeden z listów doprowadził śledczych do kobiety, która wysłała zaproszenie do Jona na spotkanie dawnych studentów. Kobieta powiedziała śledczym, że Jon był na leczeniu psychiatrycznym podczas studiów. Był bardzo tajemniczym i trochę dziwnym człowiekiem. Nie widziała go wiele lat, więc nie mogła dodać nic więcej. W latach 90. wielką rolę w życiu społecznym odgrywały wypożyczalnie kaset wideo. Skoro Jon Ausonius uwielbia filmy, musi korzystać z wypożyczalni. Sprawdzono kilka wypożyczalni w Sztokholmie. W wielu z nich okazało się, że Jon był klientem. Od 2 miesięcy nie wypożyczał jednak nic. W jednej z wypożyczalni ekspedientka opisała Jona jako tego, który farbuje włosy. Wspomniała, że jakiś rok temu facet zafarbował się na rudo. Bardzo komicznie to wyglądało. Zawsze jest zadbany, całkiem sympatyczny. Na pytanie, czy Jon ma jakieś ulubione filmy, dziewczyna odpowiedziała, że dość często wypożyczał film Holokaust. Wydaje się, że udało się odnaleźć człowieka, który idealnie pasuje jako sprawca. Pytanie tylko, gdzie się podziewa? W maju 1992 roku z 3000 nazwisk właścicieli białych Nissanów został już tylko jeden mężczyzna, z którym nadal nie udało się skontaktować. Jon Ausonius. Ustalenie miejsca zamieszkania Jona było niemożliwe. Mężczyzna posiadał skrytkę pocztową, która służyła mu jako adres. Śledczy poprosili pracowników poczty o natychmiastowy kontakt w momencie, gdy Jon zgłosi się po odbiór poczty. Z deklaracji podatkowej śledczy dowiedzieli się, gdzie wcześniej pracował Jon Ausonius. Rozmowy z dawnymi współpracownikami potwierdziły tylko, że Ausonius był negatywnie nastawiony do imigrantów. Sprawdzono wszystkie możliwe tropy. Nadal jednak nie udało się zlokalizować Jona Ausoniusa. Jest 20 maja 1992 roku. Ze śledczymi kontaktuje się kierownik poczty i informuje ich, że dzień wcześniej Jon Ausonius był w lokalu. Kierownik próbował skontaktować się z policją, dzwoniąc na numery, które od nich otrzymał, jednak nikt nie odbierał. Śledczy udali się na pocztę, by zebrać kasety z monitoringu. Dzięki temu wiedzą, jak Jon Ausonius wygląda teraz. Śledczy wzmożyli obserwację poczty, wypożyczalni wideo oraz innych miejsc, które Jon Ausonius odwiedzał przed zniknięciem. Jest 30 maja 1992 roku. Na policję zgłasza się starszy mężczyzna. Przekazuje funkcjonariuszowi rewolwer, który wyłowił tego ranka pod mostem prowadzącym na Lidinga podczas wyprawy na ryby. Broń wyglądała na całkiem nową. Ktoś pozbył się jej stosunkowo niedawno. Rewolwer kilka dni później trafił w ręce technika kryminalnego Sonny Björk. Broń miała krótką lufę oraz adapter do tłumika. To niemal na pewno broń mężczyzny z laserem. Trzeba jednak przeprowadzić analizę znaleziska, by to potwierdzić. Jest 10 czerwca 1992 roku, godzina 12.15.
Na komendę dzwoni pracownica wypożyczalni wideo o nazwie Guldrullen i informuje, że Jon Ausonius właśnie opuścił butik i odjechał na rowerze. Wypożyczył 5 filmów, które musi zwrócić w ciągu 4 dni. Śledczy postanowili dyskretnie obserwować wypożyczalnię. Bardzo ważne byłoby zlokalizować mieszkanie Jona, dlatego przygotowano się do ewentualnego śledzenia mężczyzny. Kilku śledczych wyposażono nawet w rowery z racji tego, że to był środek transportu, jaki używał podejrzany. Już następnego dnia podejrzany pojawił się pod wypożyczalnią. Wymienił filmy i odjechał na rowerze. Obserwacja doprowadziła śledczych do adresu na Södermalm. Podejrzany zniknął w bramie przy ulicy Helene Borisgatan 8. Zaledwie kilka minut później ponownie wsiadł na rower. Na ulicy Inlinjagatan 5 w dzielnicy Vasastan odstawił rower i wszedł do budynku. Tym razem nie opuścił go tak szybko. Śledczy skontaktowali się z właścicielką budynku. Okazało się, że Ausonius wynajmuje mieszkanie pod fałszywym nazwiskiem Stefan Riesling. Postanowiono nie przerywać obserwacji. Następnego dnia podejrzany opuścił budynek ubrany w stylowy garnitur, białą koszulę, a w ręku trzymał teczkę. Jon wsiadł na rower i odjechał. Tym razem śledczy nie dysponowali rowerami, dlatego dość szybko zgubili podejrzanego. Postanowiono rozejrzeć się w okolicy adresu Helene Borisgatan, gdzie poprzedniego dnia był Jon. Po pewnym czasie z bramy wyszedł mężczyzna ubrany w dres i wsiadł na rower, który był identyczny jak ten używany przez Jona. Postanowiono go śledzić. Mężczyzna zostawił rower przy ulicy Hornsgatan i zniknął śledczym z pola widzenia. Śledczy kręcili się po okolicy w poszukiwaniu podejrzanego. W pewnym momencie zobaczyli go opuszczającego bank. Miał na sobie kominiarkę. Śledczy nie czekali ani minuty dłużej. Postanowiono zatrzymać podejrzanego. Na widok policji mężczyzna zaczął strzelać, po czym oddalił się z miejsca na rowerze. Śledczy ponownie zgubili podejrzanego. Pod mieszkanie Jona wysłano patrol policji. Postanowiono również sprawdzić ulicę Helene Borisgatan, która znajdowała się kilka przecznic dalej. W momencie, gdy śledczy podjechali pod bramę, wyszedł z niej elegancko ubrany Jon Ausonius. W ręku trzymał teczkę. Zatrzymanie Jona przebiegło bez większych problemów. W kieszeni miał pistolet, w walizce kolejny pistolet oraz dresy i ponad 380 tysięcy koron w gotówce. Podczas pierwszych przesłuchań Jon przyznaje się do napadu na bank. Pozostałym oskarżeniom natomiast stanowczo zaprzecza. Jest rok 1950. 21-letnia Hilde Meller jest w drodze do Szwecji, gdzie dzięki ogłoszeniu dostała pracę jako pomoc domowa. Hilde do tej pory mieszkała w Soest w Niemczech. Jednak po zakończeniu II wojny światowej było coraz gorzej. Na promie do Szwecji Hilde poznaje Egona, starszego o 2 lata Szwajcara, który od roku mieszka w Sztokholmie. 5 lat później Hilde oraz Egon przeprowadzają się do Wellingby, nowo powstałej dzielnicy, do której później przeprowadzi się również premier Szwecji Olaf Palme. Zaledwie kilka miesięcy przed przeprowadzką rodzina Hilde oraz Egona powiększyła się o 1. syna, któremu dali na imię Wolfgang Alexander Jon Zaug. Rok później rodzina powiększa się o kolejnego syna, Rolfa.
Życie w Wellingby nie było jednak tak cudowne, jak Hilda marzyła. Egon coraz częściej sięgał do kieliszka. Często zmieniał pracę, pracował nadgodziny, a pieniądze i tak nie wystarczały. Wolfgang w wieku 4 lat był prześladowany przez rówieśników. Dzieci w piaskownicy wyśmiewały się z niego, gdyż jako jedyny miał ciemne, niemal czarne włosy. Gdy Wolfgang miał 7 lat, rodzina przeprowadziła się do Kungsholmen, jednej z centralnych dzielnic Sztokholmu. Chwilę później Hilde rozwiodła się z mężem, który, jak się okazało, notorycznie ją zdradzał i zbyt często sięgał po kieliszek. Hilde Müller była bardzo zimną i surową matką. Chłopcy często byli przez nią bici. Hilde wychowywała swoich chłopców twardą ręką. Początkowo Wolfgang uczęszczał do pobliskiej szkoły. Czuł jednak, że zbyt bardzo się wyróżnia. Stopnie również nie były na poziomie, o którym marzyła Hilde. Podjęła więc decyzję, by chłopcy zmienili szkołę na niemiecką. Wolfgang opisywany był jako porządny młody człowiek ze świetlaną przyszłością. Zawsze był bardzo pomocny. Egon od czasu do czasu spotykał swoich synów. Kontakt z czasem stał się bardzo rzadki po tym, jak Egon przeprowadził się z dala od Sztokholmu. W wieku 20 lat Wolfgang rzucił szkołę, by wreszcie móc uwolnić się od matki. Zaczął pracę jako pomoc kuchenna. Chwilę pracował również jako taksówkarz. Po jakimś czasie udało mu się dostać własne mieszkanie i kolejną pracę, tym razem jako operator w kinie. Wolfgang miał 2 przyjaciół, z którymi stale utrzymywał kontakt. To zmieniło się, gdy jeden z nich się ożenił, a drugi wyjechał na drugi koniec Szwecji. Wolfgang został sam. W wieku 25 lat Wolfgang nie był na ani jednej imprezie. Dowodem tego było zaproszenie, jakie skierował do swojego byłego kolegi ze szkoły na imprezę u siebie. Kolega zabrał ze sobą kilka osób. Po przybyciu do Wolfganga zauważyli, że miał na sobie świeżo wyprasowaną koszulę i marynarkę. Zaproszeni ubrani byli luźno, jak to zazwyczaj na takich domówkach bywa. Na stole stała miseczka z cukierkami. Nie było nic więcej. Nie było nawet alkoholu. W roku 1978 Wolfgang postanowił złożyć wniosek o szwedzkie obywatelstwo oraz zmienić swoje imię. Od tego czasu nazywał się Jon Stannerman. W końcu był Szwedem. W tym samym roku umiera jego ojciec. Krótko po tym wydarzeniu Jon zostaje przyjęty do szpitala psychiatrycznego. Po 8 dniach zostaje z niego wypisany. Jako powód wizyty lekarze podali depresję po śmierci ojca. Na początku lat 80. Jon Stannerman został wyrzucony ze swojego mieszkania. Popadł w tarapaty finansowe po tym, jak stracił pracę. Powodem zwolnienia było jego dziwne zachowanie, które uniemożliwiało z nim współpracę. Jon spędzał noce na strychach lub w autobusach nocnych. Popełniał drobne kradzieże, dopuścił się również pobicia, do czasu, w którym odkrył sposób na proste oszustwo. W latach 80. banki nie miały systemów, dzięki którym można było sprawdzać stan konta. Po godzinie 15.00 nie wypłacano zatem pieniędzy, jednak w niektórych placówkach robiono wyjątki, jeśli suma nie była zbyt wielka. W ten sposób Jon przywłaszczył sobie sporą ilość gotówki, której na koncie nie posiadał. W końcu został jednak złapany, ale nie od razu poniósł konsekwencje. Zapisał się na studia. Udawał pilnego ucznia, chociaż nauka nie szła mu najlepiej. Był samotnikiem. Często spędzał noce na uczelni. Tu jednak szybko zareagowano
i skontaktowano się z odpowiednimi służbami. Lekarka ze szpitala psychiatrycznego przyjechała na rozmowę z Jonem, po której został on odwieziony na oddział. Jon spędził w szpitalu 2 miesiące. Opieka społeczna pomogła mu znaleźć mieszkanie, matka załatwiła mu pracę. W roku 1981 Jon odbył służbę wojskową. 2 lata później okaże się, że nie powinien do niej przystąpić. To właśnie wtedy doszło do rozprawy, na której Jon został oskarżony o 15 przestępstw. Opinia lekarska zdecydowanie mówiła o potrzebie leczenia oskarżonego. Sąd przychylił się do opinii, jednak skazał Jona na rok pozbawienia wolności. Jeszcze przed apelacją popełnia on kolejne przestępstwa, głównie pobicia. Sąd drugiej instancji odrzuca opinię lekarską i skazuje Jona Stanermana na 14 miesięcy pozbawienia wolności. Jon nie stawił się jednak w zakładzie. Przez pół roku woził ludzi taksówkami na czarno, posługując się przy tym fałszywym prawem jazdy. W końcu został schwytany i przewieziony do zakładu karnego, z którego uciekł jeszcze tego samego wieczoru. Jon kilkakrotnie uciekał od odpowiedzialności, co doprowadziło do tego, że został umieszczony w najpilniej strzeżonym zakładzie karnym. Podczas odsiadki ponownie zmienił nazwisko. Tym razem nazywa się Jon Ausonius. Po opuszczeniu zakładu karnego pojechał do Hamburga z nadzieją na możliwość dalszej podróży. Pieniądze, które miał ze sobą, skończyły się zanim znalazł pracę, dlatego wrócił do Sztokholmu. Ponownie pracował na taksówce. Czasami legalnie, czasami na czarno. Chęć spłaty długów i polepszenia swojej sytuacji zmotywowała go do nadgodzin. W roku 1989 Jon Ausonius miał na koncie 500 000 koron. Przyjaciel Jona, który teraz mieszkał w Szwajcarii, wynajął mu swoje mieszkanie w Sztokholmie. Jon przebywał sporo również w okolicy Stureplan, które już wtedy uznawane było za kręgi sfery wyższej. Tamtejsze bary i kafejki roiły się od bogatych i stylowych ludzi. Jon Ausonius miał wszystko, o czym mógł marzyć, poza jednym. Czuł, że nie do końca jest postrzegany jako Szwed. Czuł, że wielu postrzega go jako cudzoziemca. Postanowił przefarbować włosy na blond. Mimo, że włosy były marchewkowo rude, Jon wydawał się zadowolony z rezultatu. Jon Ausonius chciał powiększyć swoje środki na koncie i zaczął inwestować w akcje. Ta zabawa okazała się jednak nie przynosić zysków, a straty. Życie w luksusie trwało krótko i Jon za wszelką cenę chciał odzyskać stracone pieniądze. Pojechał do Niemiec z nadzieją odegrania pieniędzy w kasynie. Ta metoda okazała się najszybszą metodą na stratę reszty pieniędzy. Po powrocie do Sztokholmu Jon sprzedał wszystkie drogie meble i sprzęty, jakie posiadał, i ponownie pojechał do Niemiec. W kasynie stracił wszystko. Jon Ausonius żył w nędzy, okradając parkomaty na 1 koronówki. W roku 1990 dokonał napadu na bank. Broń do napadu zakupił w Belgii. Uzyskane pieniądze przegrał w bardzo szybkim tempie w kasynie w Niemczech. 3 tygodnie po pierwszym napadzie dokonał kolejnego. Scenariusz się powtarzał. Chociaż większość pieniędzy przegrywał w ruletkę, status Jona się polepszył. Ponownie przesiadywał na Stureplan w garniturze i mieszkał w drogich hotelach. Jon regularnie farbował włosy. Zakupił również niebieskie soczewki. W końcu stał się tym, kim pragnął być. W
1991 roku Jon ponownie odwiedził butik z bronią w Belgii. Nienawiść do imigrantów rosła. Partia polityczna Nie Demokratie uświadamiała ludzi o przestępczości popełnionej przez cudzoziemców. Statystyki przez nich pokazywane okazały się kilka lat później być wyssane z palca. Wtedy jednak uznawane były za prawdziwe. Jon postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Ofiary były przypadkowe. Po zabiciu Jimmy'ego Rainbar Ausonius udał się do Republiki Południowej Afryki na miesiąc. Tam właśnie zakupił rewolwer. Po ostatnim ataku Jon Ausonius ponownie udał się do RPA, gdzie polował, odpoczywał i planował, że już nigdy do Szwecji nie wróci. Pieniądze wkrótce jednak się skończyły. Musiał wrócić, by dokonać kolejnego skoku na bank. Jon Ausonius przebywa w areszcie i czeka na rozprawę. W tym samym czasie technicy przeszukują jego mieszkanie i skrupulatnie przyglądają się broni odnalezionej przez wędkarza. Numer seryjny broni doprowadził śledczych do butiku z bronią w Republice Południowej Afryki. Dzięki temu udowodnione było, że Jon Ausonius zakupił broń. Dodatkowo rewolwer był uszkodzony w amatorski sposób. Na broni znaleziono ślady z imadła, które z kolei odnaleziono w mieszkaniu Ausoniusa. Okazało się, że próbował założyć tłumik w rewolwerze. Dodatkowo technicy odnaleźli notatkę w jednym z notesów Ausoniusa z adresem sklepu z bronią w Belgii. Sprzedawca potwierdził, że Jon kupił u niego karabin Erma, tłumik oraz celownik laserowy. Nie potrafił jednak podać konkretnej daty zakupu. Ausonius wypożyczył na własne nazwisko samochód marki Nissan, który najprawdopodobniej został użyty podczas strzelanin. W samochodzie nie odnaleziono bowiem żadnych śladów potwierdzających jego udział w atakach. Nie odnaleziono również karabinu z laserem, co uniemożliwiło głębszą analizę. Okazało się również, że Jon Ausonius był klientem wielu lombardów, których zastawiał różne przedmioty przed napadami na bank. Niemal po każdym napadzie wykupował je z powrotem. Jon stanowczo zaprzeczał oskarżeniom. Owszem, zakupił broń, ale równie szybko ją sprzedał. Nie miał również motywu, gdyż nieprawdą jest jego rzekoma nienawiść do cudzoziemców. W zasadzie na wszystkie pytania Jon miał gotową odpowiedź, której tak naprawdę nie dało się sprawdzić. Adwokat Ausoniusa wypowiedział się z roli obrońcy. Sąd przydzielił mu nowego adwokata, co sprawiło, że proces opóźnił się o kilka miesięcy. Rozprawa przeciwko Jonowi Ausonius rozpoczęła się 1 września 1993 roku. Jon Ausonius został oskarżony o wszystkie ataki na imigrantów oraz 10 napadów na banki. Zeznania ofiar były bardzo poruszające. Kilka ofiar zdecydowanie wskazało Ausoniusa jako sprawcę. Najbardziej pewny był Erik Bonkam. Rozprawę śledziła cała Szwecja. Mimo, że obrońcy Ausoniusa odrzucali wszystkie techniczne dowody przeciwko swojemu klientowi, nie byli w stanie wykazać jego niewinności. 1 grudnia 1993 roku sąd pierwszej instancji skierował Jona Ausoniusa na badania psychiatryczne. Okazało się, że podczas ataków oraz napadów na banki był świadomy swoich czynów i nie cierpiał na żadną chorobę psychiczną. 14 stycznia 1994 roku zapadł wyrok. Jon Ausonius został skazany za niemal wszystkie ataki poza dwoma, w których dowody według sądu były niewystarczające.
nie został skazany za atak na Dawida Gebramariam oraz Dimitriosa Karamalegos. Ausonius został również skazany za 9 napadów na banki. Wyrok sądu mógł być tylko jeden – dożywocie. Jon Ausonius złożył apelację. 4 października 1994 roku w areszcie Ausonius pobił swoich adwokatów, co sprawiło, że wypowiedzieli się ze swojej roli. Po raz kolejny przyznano mu 2 nowych obrońców. Rozprawa przeciągała się w czasie. Nowi obrońcy musieli bowiem zapoznać się z całym materiałem. Rozprawa w sądzie apelacyjnym rozpoczęła się 31 stycznia 1995 roku. Na sali rozpraw Jon Ausonius pobił swoich nowych obrońców, co sprawiło, że przerwano rozprawę. Krwawiący obrońcy opuścili salę rozpraw. Tym razem sąd nie zgodził się na kolejną zmianę obrońców. Na sali rozpraw Jon Ausonius siedział w bezpiecznej odległości od adwokatów. 19 maja 1995 roku sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok. W 2000 roku Jon Ausonius oznajmił, że to on był odpowiedzialny za wszystkie ataki na imigrantów. Przyznał się również do 20 napadów na banki. O wszystkim opowiedział dziennikarzowi Gelertowi Tamas, który później napisał książkę Mężczyzna z laserem – opowieść o Szwecji. W 2016 roku niemiecka prokuratura złożyła wniosek o ekstradycję Jona Ausoniusa. Powodem było oskarżenie Ausoniusa o zabójstwo Blanki Zmigród, którego dokonano 23 lutego 1992 roku. Jon Ausonius odwiedził restaurację Mövenpick w centralnej części Frankfurtu na początku lutego 1992 roku. 68-letnia Blanka była jedną z pracownic, zajmowała się głównie garderobą. Tydzień po wizycie Ausonius wrócił do restauracji i oskarżył Blankę o kradzież jego elektronicznego kalkulatora marki Casio. Był agresywny i wygrażał się, że jeszcze tu wróci. Następnego dnia Blanka, wracając z pracy do domu, została zamordowana. Napastnik podjechał rowerem i strzelił kobiecie w tył głowy, następnie zabrał jej torebkę i uciekł. Kobieta zmarła na miejscu. Blanka Zmigród była Żydówką i przeżyła obóz koncentracyjny. Niemiecka policja, nie mając dowodów, że sprawcą był Ausonius, przez wiele lat skupiała się na innych możliwościach. Podejrzewano m.in. znanych rasistów. W 2018 roku Jon Ausonius, będąc na sali rozpraw we Frankfurcie, usłyszał wyrok dożywocia. Po rozprawie wrócił do szwedzkiego więzienia. Na dzień dzisiejszy Jon Ausonius nadal przebywa w szwedzkim więzieniu. Kilka razy złożył wniosek o czasowe ustalenie wyroku dożywocia. Dla nowych słuchaczy przypomnę, że dożywocie w Szwecji wcale nie oznacza, że oskarżony resztę swojego życia spędzi za kratkami. Pierwsze lata wyroku nie ma jednak pojęcia, jak długo będzie trwać jego odsiadka. W zależności od popełnionej zbrodni, po pewnym okresie czasu skazany może starać się o ustalenie końca kary. Jon Ausonius spędził w więzieniu 28 lat. Wszystkie dotychczasowe wnioski o określenie czasu zostały odrzucone. Specjalne podziękowania dla moich patronów, którymi w tym miesiącu są Rafał, Ola, Monika, Karolina, Zuzanna, Aleksandra, Łukasz, Wanda, Ewa, Michał, Krysia, Emcio, Sebastian, Maria, Igor, Małgorzata, Magdalena, Paulina, Martyna, Paweł, Agnieszka, Janusz oraz Lidia.
Dzięki waszemu wsparciu udaje mi się kontynuować opowiadanie historii ze Skandynawii. Zapraszam na Instagram, gdzie znajdziecie zdjęcia do każdego odcinka. Do usłyszenia.